Monika Suder, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24. Rozmowa typowo wakacyjna, bo będziemy rozmawiały, bo jesteśmy w gronie kobiecym, o wakacjach, o tym, co się dzieje we Wrocławiu na wakacje, co można robić z dziećmi i co można robić od strony artystycznej. Ze mną reżyserka i animatorka Magdalena Nykiel, dzień dobry. Dzień dobry. I Iza Spaleniak, dzień dobry. Dzień dobry. Która bierze udział między innymi w takich warsztatach filmowych. Artystyczna dusza, rysująca. To ja zacznę może od pani Magdy. Pani Magdo, proszę powiedzieć, co pani działa, jak pani pracuje, co to znaczy reżyserka teatralna w kontekście pracy z dziećmi? W kontekście pracy z dziećmi, teraz konkretnie w tym projekcie, pracuję z grupą dzieci, to jest 14 osób w wieku od 7 do 15 lat. Pracujemy nad materiałem filmowym. Zaczęliśmy od tego, że zorganizowaliśmy coś w zasadzie talent show, po to, żeby przyjrzeć się dzieciom, ich zainteresowaniom, ich talentom. Obejrzeliśmy ich występy różnorodne, ponieważ były to występy zarówno taneczne, jak i wokalne, jak i artystyczne, plastyczne. Tutaj Iza bardzo nam się pięknie zaprezentowała ze swoimi pracami plastycznymi, rysunkami. Ujawniła się, tak? Ujawniła się, dokładnie. Tak? Także dzieci nas zaskoczyły jakby tym, jak różnorodne mają talenty i na tej podstawie, na podstawie tego talent show wyłoniliśmy wstępny materiał filmowy. Stał się on bazą do tego, żeby stworzyć kilka niedługich filmików, różnorodnych bardzo, bo będzie zarówno film animowany, jak również coś w zasadzie na zasadzie wiadomości. Będzie też horror i prawdopodobnie też taki mikroreportaż z naszych warsztatów. A co ty robisz, Iza? Co ty przygotowujesz? Ja właśnie animację przygotowuję, taką, że się robi zdjęcie. A na czym polega animacja? Bo ja widziałam, że ty bardzo ładnie rysujesz. Czy ten twój ten talent rysowniczy? No, rysowaliśmy sowy, no i one właśnie latały, rozsypała kostki i one robiły wojnę i później ostatnia została i uciekła. A jak wykorzystujesz ten swój talent do rysowania tutaj podczas zajęć, na wakacje? No bo widziałam, że w każdej wolnej chwili gdzieś tam coś rysujesz. Nawet jak ja z wami rozmawiałam, to gdzieś powstała już jakaś twarz. Gdzie rysujesz? Jak wykorzystujesz ten swój talent? No, jak na przykład mi się nudzi, jak mam po prostu wolną chwilę. A animacje robiłaś sama? Robisz sama te animacje, czy pracujecie w grupie? W grupie, cztery osoby. Macie, każdy ma jakieś swoje zadania? Jak to wygląda? Nie, po prostu robimy na zmianę i tam. Jak się pracuje z dziećmi, a jak się pracuje z dorosłymi? No bo dzieci mają zupełnie inne podejście do pracy i zupełnie inaczej się zachowują, prawda? Dokładnie tak. Z dziećmi pracuje się bardzo wdzięcznie, ponieważ mają w sobie bardzo dużo pozytywnej energii, bardzo dużo chęci, bardzo dużo pomysłów. Też mają w sobie sporo nieśmiałości. W naszej grupie widzę sporo właśnie takiej nieśmiałości. Także staramy się wyszukiwać zabawy, gry, ćwiczenia, które by pomagały dzieciom otwierać się, które pomagałyby im poczuć się dobrze w grupie, a co za tym idzie, no właśnie, ujawniać swoje umiejętności, dzielić się tym, A my po prostu jako prowadzący, jako instruktorzy czujni zawsze obserwujemy i staramy się po prostu wyławiać te najbardziej ciekawe rzeczy, no i później przekuwać to, tak, na sztukę, czy to film w tym przypadku, czy działanie teatralne, bo również takie staram się realizować w trakcie tych wakacji i w ogóle na co dzień. A ciebie co zaskoczyło na tych zajęciach? Bo spotkałaś na pewno nowe jakieś dzieci, były jakieś nowe zajęcia. Co takiego było zaskakującego, co takiego ciekawego jest? Wszystko, no bo ogólnie, że przyjdziemy do studia i że ogólnie różne rzeczy, i że będziemy nagrywać. Czyli takie spotkanie jak dzisiaj tutaj w studio, to też jest atrakcja, tak? Tego, co się dzieje na wakacje. Co można robić we Wrocławiu, żeby się nie nudzić z dziećmi, które mają artystyczne zapędy? Takich warsztatów jak nasze jest bardzo wiele w trakcie wakacji. Co roku organizowany jest we Wrocławiu też festiwal Brave Kids,
warsztaty odbywają się nie tylko wówczas we Wrocławiu, odbywają się one w całej Polsce i w zasadzie od tamtego roku Wrocław bardzo się uaktywnił jako miasto jakby podczas festiwalu Brave Kids i w bardzo różnych dzielnicach Wrocławia dzieci mogą zgłaszać się na warsztaty i rzeczywiście brać udział w działaniach artystycznych opartych głównie na tańcu, akrobacjach, cyrku, śpiewie. Są w stanie jakby wykorzystywać swoje talenty, ale też od innych dzieci uczyć się nowych rzeczy. Także jest to bardzo twórcze działanie, ale też odbywające się w bardzo przyjaznej atmosferze, jakby takim hasłem przewodnim festiwalu Brave Kids i też działań, które my prowadzimy, które nam towarzyszą w ramach Stowarzyszenia Żółty Parasol, bo z tym stowarzyszeniem współpracujemy, to jest przyjaźń. Tym hasłem właśnie jest przyjaźń i dobra atmosfera pomiędzy nami. Jak wykorzystują Państwo tę dobrą atmosferę po to, żeby pracować z dziećmi? Czy to jest tak, że tworzycie jakieś grupy według zainteresowań, czy po prostu macie jakiś klucz na to, żeby dobierać ludzi do grupy? Bo Iza powiedziała, że z czwórką dzieci, we czwórkę pracujecie, tak? No, w trójkę tylko jeszcze pani. Mhm. Czyli troje dzieci i czwarta jest pani. To jak dobiera się takie grupy? Pierwszy krok to było zorganizowanie, tak jak już wspomniałam, tego talent show, po to, żeby dzieci mogły się zaprezentować. Kolejny krok to było wyłonienie jakichś takich wspólnych zainteresowań. Powiedzmy, mamy grupę, która bardziej tańczy, grupę bardziej zainteresowaną animacją, inną grupę bardziej wokalną. I jakby stworzyliśmy sobie takie, powiedzmy, tematy i pytaliśmy wszystkich uczestników, z którymi grupami się utożsamiają, jakiego rodzaju filmy chcieliby tworzyć. Także oni zupełnie jakby polegając na swojej intuicji, na swoich pasjach, mogli jakby wybrać działania, w których chcą brać udział. Przy czym wiadomo, w grupach zdarzają się też osoby, które są bardziej zainteresowane na przykład edytowaniem filmów, czy w ogóle jakimiś rzeczami technicznymi. Także jeżeli takie osoby się pojawiają, to też angażujemy je w sprawy dodatkowe, żeby nie czuły też takiej presji, że one koniecznie muszą występować w filmie. Czyli ważna jest obserwacja tego, tak? Dokładnie. Tego, co się dzieje w grupie, czy tego, co robią dzieci. Tak, dokładnie tak. Staramy się nieustannie jakby obserwować i dopasowywać, tak, na nasze jakby działania, też sposób komunikacji. Jesteśmy grupą, w zasadzie można powiedzieć, międzynarodową, bo dzieci, które są uczestnikami warsztatów, to są dzieci z Polski, dzieci z Ukrainy. Mamy dwóch Francuzów, dziewczynkę i chłopca, przy czym dziewczynka zna tylko francuski, nie jest w stanie zupełnie się z nami skomunikować w języku polskim. Także ten język, którym się porozumiewamy, to jest troszeczkę polskiego, troszkę angielskiego, a tak naprawdę to też bardzo dużą rolę pełni język ciała. A jak wy się dogadujecie z perspektywy twojej jako uczestniczki? Jak się dogadujesz z innymi dziećmi? Łatwo rozmawiać z kimś, kto nie zna języka na przykład? No, trochę ciężko, ale da się jakoś. Ale jak próbujecie po angielsku, z pokazywaniem, czy po prostu wspólne działanie, rysujecie coś, tworzycie, to wtedy jest łatwiej? No, bardziej wspólne działanie. A dlaczego ty wybrałaś akurat animację? Bo bardzo lubię się testuję trochę tym. A można połączyć tworzenie filmów z twoją pasją, jaką jest rysowanie? W jaki sposób? Tak, no można robić parę rysunków, no i później z tego robić animację. Ale mimo wszystko, mimo tego, że rysujesz i interesujesz się taką stroną tworzenia filmów techniczną, powiedzmy, to zdecydowałaś się, żeby przyjść do nas do studia. Dlaczego? No, po prostu lubię występować, ale czasem się trochę stresuję, ale jednak to lubię. A co w przyszłości chciałabyś robić? Połączyć jakoś te pasje swoje? Myślę, że tak. A w jaki sposób? Myślałaś już o tym? Na przykład na architektem być. O, super. Świetnie. Proszę powiedzieć, jakie działania pani tworzy w swojej pracy reżyserskiej? Chodzi mi o stronę taką techniczną, bo jak zanim weszłyśmy do studia, to wspominała pani, że pracuje z różnymi grupami, że to są i dzieci, i dorośli, i osoby z niepełnosprawnościami. Jak się tę specyfikę pracy dopasowuje do grupy? Tak, rzeczywiście trzeba dopasować zarówno język, z jakim się porozumiewa z uczestnikami takiego projektu, powiedzmy, tak,
jak i środki wyrazu. Rzeczywiście tutaj potrzeba też bardzo dużo jakiejś uważności i czujności. Z wykształcenia jestem reżyserem ze specjalizacją teatr lalek, także bardzo lubię też używać form w teatrze. Ale w ostatnim czasie widzę, że najbardziej ciągnie mnie w kierunku tańca, że gdzieś tam język abstrakcyjny jest tym językiem, do którego jest mi najbliżej. Daje mi też jakby największe możliwości, jeśli chodzi o takie wyrażanie nie wprost tego, co chciałabym, o czym chciałabym powiedzieć na scenie. Także moje zainteresowania idą zdecydowanie w tym kierunku. I praca z tancerzami też jest pracą zupełnie inną. To są ludzie, którzy bardzo dobrze rozumieją komunikaty takie oparte na słowach abstrakcyjnych. Czyli tutaj język już nie jest tak istotny, tak? Już nie jest, czy to jest angielski, czy ukraiński, czy polski, tak? Dokładnie tak. W zasadzie tancerzom wystarczą czasami tylko słowa, hasła do tego, żeby oni po swojemu mogli jakby zinterpretować je i przekuć jakby na ten taniec, tak? Który jest ich najważniejszym środkiem wyrazu. A tu grupa tutaj na tych spotkaniach, na tych warsztatach też jest grupa taneczna? Też wybrała też, pani jakąś też taką zdarzają grupę? Się tancerze, tak. Mamy Kubek, który zaskoczył nas no, naprawdę niesamowitym tańcem. Także też będziemy na bazie tego tańca przygotowywać jeden z naszych filmów. Tak. A powiedz mi, Iza, jeszcze, bo ja tak patrzę na Izę, że siedzi tutaj i słucha, o czym rozmawiamy, a chciałabym, żebyś mi opowiedziała, jak będziecie tworzyć ten swój projekt, bo mówiłaś, że to jest animacja, o czym jest animacja i jak wygląda ta praca, żebyś opowiedziała z perspektywy kogoś, kto w tym uczestniczy, kto to robi, bo ja na przykład nie wiem, jak zrobić animację, do głowy by mi nie przyszło, od czego zacząć. No, trzeba zacząć od pomysłu, najlepiej go zapisać, no i później go jakby stworzyć, no i ogólnie praca jest na luzie, że jakby się zmieniamy i... Nie ma jakiejś takiej presji, że teraz nie. To trzeba zrobić, tak? Koniecznie. Nie, tylko po prostu ogólnie się zmieniamy i raz jedna osoba robi się, raz druga i tak. A o czym będzie wasza historia? O kos, które mają wojnę. Takie magiczne kostki. Grupa Izzy wykorzystała bardzo ciekawy sposób na animację, ponieważ rysowali na tablicy, takiej szkolnej no, tablicy. No i jeszcze później z kostkami. I później tak, używali do tego, takich kostek do gry, a rysowali na tablicy za pomocą kredy, tak? Zmazywaliście, prawda, rysunki i potem... No, troszkę się przesuwało. Czyli powstają takie historie obrazkowe, tak? Tak. A później gdzie to zaprezentujecie? To będzie można jakoś zobaczyć, czy to wytworzycie, czy potem już też opiekunowie wam będą pomagać jakoś? Znaczy później robimy występ dla rodziców. A, okej. Okay. Tak, mamy zaplanowany pokaz filmów. Odbędzie się on w najbliższy piątek o godzinie 16 w szkole podstawowej na ulicy Górnickiego. Serdecznie zapraszamy. No właśnie, podsumowanie projektu to zawsze podsumowanie jakichś takich spotkań z dziećmi, to jest coś, co można fizycznie dotknąć albo zobaczyć, albo można się tym pochwalić. Tutaj Iza i pani również powiedziałyście o tym, że jest to pokaz dla rodziców. Co to będzie za pokaz? Oprócz tego, że będzie film, czy to będą jakieś występy, czy ci tancerze będą nagrani, ci piłkarze, no bo też o piłce robicie nożne i film. Jakie podsumowanie projektu? Tak, podsumowanie będzie w postaci 4 do 5 filmów. Jesteśmy w trakcie edytowania materiału filmowego, także myślimy, że około 4-5 filmów uda nam się zmontować do piątku. Poza tym planujemy też niespodzianki w postaci jakichś takich krótkich fragmentów naszej pracy, takiej powiedzmy teatralno-wokalnej, czyli przedstawienie kilku ćwiczeń, które towarzyszyły nam podczas warsztatów i tańca, który sprawiał dużą radość dzieciom w przerwach pomiędzy pracą nad filmem. A co panią zaskoczyło w pracy z dziećmi, w szukaniu tych talentów, w tworzeniu filmów, o tym, co dzieci fascynuje, co jest ich pasją? Zaskoczyło, za każdym razem mam wrażenie, zaskakuje mnie to, że spotykam się z grupą dzieci, która przeważnie jest nieśmiała i pozamykana i w zasadzie w pierwszym momencie jest takie wrażenie, że te dzieci są znudzone, że nie mają ochoty pracować, że nie mają żadnych zainteresowań, ale kiedy stworzy im się właśnie taką dobrą atmosferę i przestrzeń do tego, żeby
żeby pokazały coś od siebie. Okazuje się, że każdy tak naprawdę ma swoje zainteresowanie i te zainteresowania są naprawdę najróżniejsze, od artystycznych po edukacyjne. Także jeżeli im się stworzy takie warunki, to oni się otwierają i nawet jeżeli to są bardzo proste rzeczy, to są w stanie właśnie zaskoczyć tym, że w tak ciekawe rejony zawędrowują te ich osobiste, bardzo osobiste zainteresowania i też zaskakują swoją wrażliwością, tym, że tak pięknie potrafią siebie nawzajem słuchać, siebie nawzajem dopingować w tym co lubią, czym się interesują. I zajmują. Wsparcie takie. A ciebie co zaskoczyło? I spodziewałaś się czegoś innego? Czego się spodziewałaś? A jak wygląda to w rzeczywistości? No, spodziewałam się, że... Jest coś, co jest takim zaskoczeniem? Co jest takim wow? Tak, raczej tak. Czy praca w grupie, czy na przykład animacja? Czy coś takiego, co myślisz sobie, w życiu bym na to nie wpadła? No, na przykład w pracy grupy albo animacji, bo jednak zawsze próbowałam coś tam zrobić, ale nie za bardzo wiedziałam, jak zacząć. Czyli to, że nauczyłaś się. Bardzo dziękuję i pani, i tobie za rozmowę w studio. Moimi państwa gościniami były pani Magdalena Nykiel, reżyserka teatralna i animatorka, oraz Iza Spaleniak. A ja dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia. I oczywiście zapraszam do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w działaniach, które są realizowane we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za uwagę.